Zaraz. Blukrop? A po co blukrop w tunelu? Bo przecież nie chodzi o to, żeby go przyspieszać. Tu jest zupełnie inny cel. Ukróćmy go. Niech tworzy tylko potencjał na przyszły rok. Ale na tej wysokości. Nie tam na górze. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Gościmy dziś znów w gospodarstwie Państwa Tazbirów, niedaleko Wielunia. I proszę Państwa, to jest bardzo nietypowy taki obiekt, bo to jest tunel foliowy z borówką i uwaga, to jest odmiana... Blukrop. Blukrop. I jak mówię, że u pana Artura jest blukrop również w tunelu, nie tylko Duke, nie tylko Draper, ale również blukrop, no to ludzie tak patrzą mu zaraz. Blukrop? A po co blukrop w tunelu? No okazuje się, że to nie jest takie złe rozwiązanie. To nie to, żebyśmy namawiali, że oczywiście całego blukropa w tunel, bo przecież nie chodzi o to, żeby go przyspieszać. Tu jest zupełnie inny cel. Faktycznie. Ja też mam czasami takie pytania. Po co ci ten blukrop w tunelu? Po co? Przede wszystkim ma nam zorganizować pracę. Czyli mamy takie okresy, kiedy pada deszcz, czy na przykład w ciągu dnia mamy dużo osób, które zbierają, są na otwartych kwaterach i w pewnym momencie przechodzi 30 minut deszczu, no i jest problem, tak? Nie wiadomo, co później robić. Siadać na rower, jechać do domu? Jak pojadą, to nie wrócą. Tak, może jechać zjeść coś, przekąsić, napić się. No tutaj nie mamy tego problemu, tylko po prostu przechodzimy w ten obiekt. I zamiast przerywać pracę, tak, przechodzimy dokładnie do tunelu i praca dalej. Również rano, kiedy jeszcze jest rosa. No właśnie, tutaj w tunelu nigdy nie ma takiego problemu, nie ma problemu rosy. Tak jak już wcześniej wspominałem, te zbiory zaczynamy o 5, czasami w 4:30 rano, dlatego że nie ma tej rosy i też dlatego, że w okresie późniejszym no też są wyższe temperatury, tak? Znaczy ktoś może teraz powiedzieć, że no tak, no ale jak wchodzicie w tunel, jak są wyższe temperatury? Zazwyczaj jak mamy te dni pochmurne, kiedy może wystąpić deszcz, no to jest tutaj znacznie niższa temperatura i przez co możemy wejść. Pracować. Tak, dokładnie, możemy wejść, możemy pracować. W internecie oglądałem różne filmiki borówkowe, gdzie nie ma tuneli, tylko jest odkryta plantacja. No i powiedzmy, przyszedł deszczyk albo rano jest rosa, tak, więc idą wszyscy pracownicy na jakieś konkretne rzędy, a kilku facetów chodzi z dmuchawą i suszą te rzędy, żeby jak najszybciej można było wejść do normalnej pracy. W tym przypadku nie trzeba nic suszyć. W razie czego z rana wchodzi się do tunelu foliowego. Dokładnie. To bardzo pomaga w organizacji pracy. No a teraz tak, mamy tutaj już jest nakryte prawie miesiąc. Prawie miesiąc nakryty. Co prawda bardzo zimne noce ciągle są jeszcze, ale widać, że wegetacja ruszyła. Za chwileczkę będą szyszki widoczne. Na odmianie Draper, na Duke'u, mamy to już te szyszki się... Teraz jakbyśmy przeszli w tunel, w Nawy, gdzie jest odmiana Duke, tam już pojawiają się szyszki. No tak jak pan przed chwilą wspomniał, jest to zimna wiosna, znaczy początek wiosny można powiedzieć. Faktycznie ta wegetacja zupełnie różni się od tej, którą na przykład mieliśmy w tamtym roku, ale to widać też na polu, tak? No właśnie, było przed chwileczką ciepło, wydawało się, że taki tydzień ciepła. Dzisiaj rano ile było? Minus 8,5 u nas. Minus 8,5 w tym miejscu. Tak, tak. Znaczy nie w tunelu, na zewnątrz, no, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Więc to, co jest na zewnątrz, musiało się zatrzymać. Natomiast w tunelu to dalej jest bezpieczne, ciepłe. Dokładnie. I teraz dopiero będzie pewnie przyspieszało. To, co w tym momencie chciałbym Państwu zaproponować, jeśli chodzi o fertygację, no to w tunelu foliowym już będziemy zaraz startowali z pierwszą mieszanką NPK z przewagą fosforu. Może to być Green Plant 10-50-10, może to też być Kalfon
P. Jest to trochę droższe rozwiązanie, ale jednocześnie dostarcza również wapnia i to, co bardzo ważne, zakwasza wodę. W tym przypadku, w tym gospodarstwie woda jest bardzo miękka, więc stosując kalfon nie będzie potrzeby, żeby dodatkowo stosować kwas azotowy do zakwaszania. Sam kalfon wystarczy. I jeszcze jeden element, który warto dać na początku. W tym roku wprowadziliśmy nowy produkt, Moltro. On już jest w naszych katalogach, chociaż w programach nawożenia do karmiania jeszcze nie był uwzględniony. Co to jest Moltro? To jest, można powiedzieć, połączenie dwóch elementów. Koncentrat aminokwasów pochodzenia roślinnego z dodatkiem polisacharydów, z dodatkiem wyciągu z drożdży do stosowania do glebowego, plus bakterie, których zadaniem jest uwalnianie zablokowanego fosforu. Ten zablokowany fosfor w uprawach polowych najczęściej dotyczy przypadków, kiedy jest zbyt wysokie pH, ale w borówce mamy inny problem. pH jest niskie, więc problem z fosforem może tutaj występować. No i cóż, te bakterie, które są w Moltro, mają zakres działania takiego funkcjonowania w pH w zakresie między 5 a 8. Czyli w tym przypadku, kiedy tutaj mamy wszędzie pH powyżej 5, to one będą działały. I jeszcze jedna ważna cecha. Te bakterie działają już dobrze w temperaturze od 8 stopni Celsjusza, czyli będą uwalniały fosfor, zanim jeszcze normalnie fosfor w polu funkcjonuje, bo fosfor w polu zaczyna być aktywny powyżej, kiedy gleba złapie te 12 stopni Celsjusza. Więc to nam daje przyspieszenie. Te bakterie powodują wcześniejsze uaktywnienie fosforu. To w tej chwili w tunelu foliowym, a na polu prawdopodobnie ze 2 tygodnie później, albo nawet 3. Albo więcej, tak. Wszystko zależy, jaka będzie pogoda i wtedy okaże się. I się wtedy okaże. Dokładnie. No dobrze. Zapowiada się bardzo obiecująco. To są krzewy już po cięciu, ale jeszcze korekta będzie zrobiona, ponieważ widzimy, że trochę jest za gęsto. My już o tym mówiliśmy. Borówki w tunelu foliowym rosną silniej, są bardziej takie wydelikacone, wybujałe. Dlaczego? No bo nie muszą się zmagać z wiatrem, czyli nie wykształciły tej swojej takiej naturalnej odporności przeciwwiatrowej. Pozwoliło im to bujniej rosnąć, ale teraz musimy pilnować, żeby nie wyrosło za wysoko. Dokładnie. I żeby pąki kwiatowe zakładały się niżej. Taką plantację trzeba troszeczkę inaczej ciąć. I tu będzie jeszcze teraz raz robiona korekta. Będziemy się wyzbywali przede wszystkim tych pędów, które są takie mocno wegetatywne, które nie mają pąków kwiatowych. Ich nie może być za dużo, one będą potrzebne jako rezerwuar potencjału płynności na przyszły rok, ale nie może być ich zbyt dużo. No i już. Następny raz pewnie za jakieś 2 tygodnie. Ja myślę, że tak. Może już będzie początek kwitnienia. Wejdziemy, tak się spodziewam. Wejdziemy sobie wtedy w diłka i ocenimy stan na później. No i już. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Zapraszamy do następnych odcinków.